Witam wszystkich, z tej strony Sarge, a oto przed wami bonusowy odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil 7, w którym pokażę wam alternatywne zakończenie w tej grze. Od razu uprzedzam, że jeśli trafiliście pod ten materiał przypadkowo, a nie chcecie mieć żadnych spoilerów z fabuły siódmego Residenta, no to możecie już wyłączyć ten film, no bo tutaj będą wyłącznie spoilery. Ten materiał jest dla osób, które znają wydarzenia z podstawki, które oglądały serię albo same grały. Chciałem tutaj właśnie wam pokazać drugie rozwiązanie, no bo jak pamiętacie, mieliśmy tutaj w pewnym momencie fabuły wybór, komu przekazać surowice. Czy ma to być Mia, czy ma to być Zoe? No i ja w swoim pierwszym podejściu wybrałem Mię, a teraz zobaczymy, co się stanie, jeśli przekażemy surowice Zoe. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? No i cóż, wybieramy tę drugą opcję. No. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go. I don't want to hear it. Both of you just go. Mia. Go. My place is here, with her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. Send help. Tak jak wcześniej było szkoda Zoe, tak teraz na odwrót. Szkoda również Mii. No ale pytanie, jakie będą konsekwencje tej decyzji? Thank you. I can't believe you chose me. Mia is no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Suppose so. I want to know what all this is about, starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Well, what the? They came on that. Let's go take a look. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Zoe? Evie! Oh, God. Zoe? Zoe! Whoa. What the fuck? Okej, to co teraz dalej w takim razie? Mami. This way. Że co? Znowu Mia tutaj? How? Niezależnie od tego, że popłynęliśmy z Zoe, no to po raz kolejny mamy tutaj Mię i ten fragment, kiedy mamy poszukać Ethana. Czekajcie, zobaczmy, czy też go tutaj spotkamy, czy wszystko będzie tak samo, jak przy pierwszym podejściu. Bo jeśli tak, to tutaj naprawdę niewielka różnica się nam robi. Ethan? Ethan! Ethan! Ethan!
niestety, wszystko tak samo. To powiem wam tak, o ile tutaj na statku wszystko się będzie tak samo rozgrywało, jak w mojej serii, no to tego wam oczywiście nie będę pokazywał po raz kolejny, ale jeśli coś się wydarzy nowego, no to wtedy wam to pokażę. No na pewno tutaj, jeśli chodzi o tą przeprawę z Zoe, ona przynajmniej od razu coś więcej Ethanowi powiedziała, w przeciwieństwie do Mii. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej w każdym razie. Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you, I'm not gonna hurt him. Don't you dare. Or what? You're not my mommy. Remember? There's no time. Here, take this. What's this? I won't be able to resist for much longer. Oj, coś nowego. Mia, no. No. Patrzcie na to. Nie mam pytań. I ta Evelyn, którą ciągle słychać, która tylko nastawia Mię na Ethana. O kurde. Czyli niczym na początku tej historii, Mia znowu straciła kontrolę. Możesz, kurde. Nic z niej nie zostało, dosłownie. Wcześniej Mia nas uratowała i została tutaj z Evelyn, próbując jeszcze przetrwać. I teraz co? Znowu to samo, co było wcześniej? No na to wygląda. Czyli ponownie, jeśli tutaj się nic nie zmieni, no to po prostu będę grał dalej. Po raz kolejny do momentu, aż coś będzie nowego i wtedy też wam to pokażę. No i witam się z wami pod koniec walki z Evelyn. Niestety do tej pory nic nowego się nie wydarzyło. Pora zatem rozprawić się z Evelyn raz na zawsze i zobaczyć, jak będzie wyglądało zakończenie przy tej decyzji z Zoe w roli głównej. Aczkolwiek już teraz muszę powiedzieć, że jakie by to zakończenie teraz nie było, no to jestem zawiedziony, że są tak małe różnice. Tak naprawdę tylko ten moment, kiedy płyniemy łodzią. Później jeszcze ta kwestia uwolnienia Ethana.
też różniąca się w zależności od decyzji. No i tutaj samo zakończenie. Teraz właśnie zdobywamy trofeum za odblokowanie drugiego zakończenia. Więc oglądajmy. Ponownie Chris Redfield się pojawia. I'm Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Przykre to było, trzeba przyznać. Takie pożegnanie Ethana z żoną już na zawsze. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Co tu dużo mówić, dużo bardziej negatywne zakończenie, ale też trzeba zaznaczyć, że zakończenie niekanoniczne, to znaczy alternatywnie można sobie je sprawdzić, ale jeśli chcemy poznać kanoniczne zakończenie, które jest później wykorzystane również przy okazji kolejnej części, czyli Resident Evil Village, no to właśnie to zakończenie z uratowaną Miją się tutaj liczy. Niemniej jednak w odpowiedzi na wasze prośby chciałem pokazać wam i samemu sprawdzić, jak to drugie zakończenie wygląda, więc o ile nic nowego się tutaj już dalej nie pojawi, to teraz się z wami pożegnam i przypominam raz jeszcze, że na kanale pojawią się jeszcze oczywiście dodatki DLC do tego Residenta. Oczekujcie zatem, zostawcie kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał i usłyszymy się już niebawem. Cześć!